Co zrobiłeś najbardziej wariackiego w samochodzie? Jechałeś na przykład, nie wiem, na trasie swój dom, centrum, nie wiem, 200 na godzinę. Nie, znaczy to nie jest roztropne gdzieś tam, fajnie jest to robić na torze, co jest oczywiście... Ty się zrobił dobra, roztropne. Ale poczekaj, no jeszcze zaraz, wyścig, jest coś takiego jak wyścigi i to jest piękna sprawa. Byłem na 24-godzinnym... Kurczę, pieczone. Napiję się. Krzysiek, woda. Ja wiem. Ja chciałem opowiedzieć coś, co zrobiłem w samochodzie. Dobra, mów. Dobra. Mogę? Tak. Dobra, no to jest zanim roztropny dojdzie do finału, dawaj. Ja jeżdżę spokojnie, ale znalazł się taki kierowca, który postanowił zajeżdżać mi drogę, hamować przede mną. Na autostradzie? Nie, w mieście. Okay. Potwornie, to było dość dawno temu, zdenerwowałem się na tego kierowcę. Mm-hmm. I w ogóle nie uwzględniałem, że on jest potężniejszy ode mnie, że może wyjąć broń, że może mnie zmiażdżyć. Postanowiłem zrobić mu coś złego. O jest. Ty? Tak, ja. Taki byłem wtedy. Okay. Taki byłem wtedy. I czekałem na moment, aż zrównam się z nim na światłach. On mi oczywiście jeszcze pokazał palec i to tam te wszystkie numery na ten. I byłem wściekły. I wiesz, co postanowiłem? Proszę państwa, nie wstydzę się, dlatego że to było bardzo dawno temu i to była dla mnie poważna lekcja. Postanowiłem go opluć. Taka zemsta po prostu, rozumiesz? Wewnętrzna. Zbierałem przez dwa skrzyżowania... to, czym miałem go opluć. Prawda? Zebrałem tego dość dużo. Przyszedł właściwy moment. Przypomniałem sobie wszystko, co czytałem o lamie, która pluje na 50 metrów z niesłychaną celnością, prawda? I tak też, mówię to ze wstydem, splunąłem, ale nie odkręciłem szyby, rozumiesz?